Jesteśmy tu w przywieście Pucku. To nie jest wieś Pucka. Spotykamy się w miejscu najbardziej wrażliwym na wysokie stany wody w Szczecinie, na wyspie Puckiej. Prognozy, które dotyczą Szczecina, na razie są dość optymistyczne. Wszystko wskazuje na to, że ta woda będzie oczywiście wyższa niż zwykle, ale w Stanach znacznie poniżej tego, z czym mieliśmy do czynienia jesienią zeszłego roku. W dniu dzisiejszym mamy już informację, że wszystkie instytucje, które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, są do tego przygotowane. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, miejska spółka, zabezpieczyła już swoje przepompownie. W tej chwili trwają teraz prace przygotowawcze tutaj na wale na wyspie Puckiej. Ten wał jest koszony, są przygotowywane zapasy piasku i worków. Wszystko po to, aby likwidować ewentualne przecieki, przesiąki, które mogą się pojawić w związku właśnie z podwyższonym stanem odech. Jesteśmy przygotowani również na wypadek, gdyby zaszła konieczność ewakuacji wyspy Puckiej. Mamy przygotowane szkoły, mamy przygotowaną logistykę związaną z transportem. Ostatnia większa woda spowodowała, że mieliśmy kłopoty na ulicy Gnańskiej. W tej chwili jesteśmy już przygotowani do tego, aby te wszystkie studzienki były prawidłowo zabezpieczone, abyśmy mogli wypompowywać w razie czego wodę, gdyby ta woda się pojawiła i aby sprawność przepływu komunikacyjnego była zachowana właśnie w tym miejscu newralgicznym dla miasta.